Holenderski zakład Tilco Steel Solutions Group, specjalizujący się w rusztach kratowych i obróbce powierzchniowej, jest na rynku od 60 lat. Międzynarodowa klientela zleca firmie Tilco wykonywanie zabezpieczeń przed korozją. Procedury te obejmują oprócz powlekania proszkowego również cynkowanie. Tilco jest wyłącznym licencjobiorcą technologii powlekania Geomet w Holandii. Pokażemy Państwu dzisiaj, jak w firmie Wreifer oczyszczarki strumieniowe Actos włączone są w proces powlekania elementów złącznych. W przedstawionej tutaj hali widzimy cztery oczyszczarki strumieniowe z taśmą nieckową Actos przeznaczone do obróbki sypkich elementów złącznych. Cały proces jest nadzorowany ze stanowiska dyspozytorskiego. Niecki są kolejno automatycznie napełniane i przekazują co 120 sekund gotowy ładunek na taśmę transportową. Nośność niecek wynosi około 400 kg. Dla optymalnego przemieszania i równomiernego zasilania określony jest dla procesu sterowania maszyną odrębny dla danej części program uwzględniający wagę, czas i moc turbiny. Każda z wysokowydajnych turbin Actos o mocy napędowej 11 kW wyrzuca teraz z góry ścierniwo do niecki. Przepustowość ścierniwa, prędkość taśmy i prędkość obrotowa turbiny to parametry sterowane programem. Wszystkie leżące wewnątrz powierzchnie komory obróbki strumieniowej są wyłożone wymiennymi, odpornymi na zużycie płytami stalowymi. Na ciągłą taśmę gumową, która tworzy nieckę, nawulkanizowane zostały listwy zabierakowe. Zapewniają podczas procesu obróbki strumieniowej dobre przemieszanie części i podczas biegu wstecznego całkowite opróżnienie. Maszyna otwiera się dopiero wówczas, gdy komora śrutowania zostanie odpylona za pomocą odsysania. Użyte ścierniwo jest przechowywane w obiegu, dlatego musi być również ciągle odpylane i oczyszczane. Cieszymy się, że dostarczamy maszyny, które niezmiennie spełniają wszystkie standardy. Actos – kompetencja w zakresie technologii obróbki strumieniowej z wirnikiem rzutowym.